Masz stary swoją słuchawkę. Twoja słuchawka. Moja słuchawka? A, halo? Czekaj, zadzwonię do ciebie. Stary. Nie mam zasięgu. Halo. Halo. Mogę iść wreszcie na. A tu coś można ten. Taka micha na chipsy. Miska, a nam brakuje misek. Nie! Nie, yeah, nie, yeah, lodowy, lodowy pingwin, nie, yeah, nie. Yeah. Fajne masz miski, Maryska. Cześć, witajcie. Przychodzę do was z unboxingiem pudełka, chciałoby się powiedzieć, ale to jest jajo wielkanocne, look fantastic. Ja wiem, że Wielkanoc już była, aczkolwiek moja kurka dosyć długo je wysiadywała i przyszło do mnie po Wielkanocy. Mamy 7 produktów o łącznej wartości około 1400 zł. Samo jajo kosztowało, bo już go nie ma w cenie regularnej 329, ale z nielegalnymi kodami 249. I odnośnie tych nielegalnych kodów, coś mnie ruszyło, żeby sprawdzić, czy ten kod działa. I jest informacja, że wygasł, ale nalicza się zniżka 10%. Także śmiało można korzystać, bo ta zniżka działa na wszystko dosłownie, czyli na przecenione produkty, na boksy subskrypcyjne i gdyby pewnie była jakaś edycja limitowana, to także na nią. Wobec tego śmiało korzystajcie. Zawartość jest znana, jak w każdej edycji limitowanej, natomiast mimo wszystko omówimy, co tutaj jest, całą historię tych wszystkich marek, bo przecież to jest najbardziej interesujące. Odrobiłam lekcję, już wiem, co to średnica i jak robi upośledzony kod. Wobec tego zaraz wam to wszystko powiem. No i dobra, już przechodzimy do samego rozpakowania. Ja jest bardzo ładny, wygląda troszeczkę jak Kinder Niespodzianka. Szkoda, że się nie da zjeść. Dobra, w środku nie ma białej czekolady. Teraz zaczniemy od najzimniejszego produktu, którym jest tonik z witaminą C z firmy Rodial. Wpisuje się w ten okres wiosenny, po zimie, kiedy nasza skóra jest poszarzała i potrzebuje takiego rozjaśnienia, rozświetlenia. Oprócz witaminy C mamy też chociażby kwas salicylowy, który dobrze zwalcza zaskórniki, jeżeli macie z tym problem, a także witamina B5. I jest to ta większa pojemność, 200 ml, bo jest jeszcze 100. Witamina C na propsie, jeżeli chodzi o wiosnę, więc z miłą chęcią będę używała. Niestety jest to taka pompeczka, która jest idealna na waciki, jeżeli używacie, natomiast jest niepraktyczna, jeżeli ktoś wacików nie używa, a ja wacików nie używam. Po prostu bezpośrednio nakładam na twarz, także zakładam, że ja nie wykorzystam tego do toniku, tylko przeleję to sobie do jakiejś innej butelki z taką pompeczką, żeby bezpośrednio nakładać na twarz. A tego opakowania użyję do płynu micelarnego, bo będzie zdecydowanie praktyczniejsze, bo jednak tam używam takich wielorazowych wacików, więc będzie mi łatwiej nakładać. Także pierwszym produktem jest tonik. I kolejnym produktem, który tutaj mamy, jest produkt stosowany przez celebrytów, to już mogę wam powiedzieć, bo znalazł się ostatnio w ulubieńcach Maxineczki. Chodzi tutaj o Dr. Jart Sea Cupper Tiger Grass Color Correcting Treatment, czyli taki krem do twarzy, który ma niwelować nasze zaczerwienienia, ujednolicać kolory skóry ze względu na swoje takie zielone zabarwienie, które znika w połączeniu z naszą skórą, natomiast ewidentnie niweluje właśnie zaczerwienienia, jakieś niedoskonałości. I jest to pełnowymiarowy produkt 50 ml. Jest to produkt, który albo się kocha, albo nienawidzi, z tego co zauważyłam, bo jest mnóstwo pozytywnych opinii i tak samo negatywnych. Ja jestem bardzo ciekawa tego produktu i zdecydowanie zacznę go od razu używać i będzie to świetna opcja właśnie pod maseczki. Teraz, kiedy trzeba będzie nosić maseczki, to ja chyba będę po prostu nakładała na tą część twarzy zakrytą coś w tym stylu, żeby tylko mi jakoś tam ujednoliciło tą cerę, a resztę będę normalnie malowała. Wobec tego to jest świetny produkt, który mi się sprawdzi w takiej formie. Jeżeli chodzi o samą markę, to jest marka koreańska, południowo-koreańska i powstała, sama firma powstała we współpracy przedsiębiorcy i dermatologa. I co ciekawe, to jest marka, która jako pierwsza wprowadziła na rynek amerykański kremy BB w 2011 roku. To jest bardzo ciekawe. I w 2019 roku ta taka rodzima marka Dr. George została przejęta przez Estée Lauder. Należałoby ewentualnie sprawdzić, czy składy się nie zmieniły w związku z tym, bo często tak właśnie niestety jest. Dalej mamy coś, co jest niemal nieodłącznym elementem wszystkich boksów Look Fantastic, bo jest to marka Elemis. Ja tą markę też właśnie poznałam dzięki Look Fantastic. Wcześniej zupełnie nie wiedziałam, z czym to się je i że to jest dobra marka.
marka. I kto zamawia różne edycje limitowane, ten na pewno miał już styczność z tym produktem, bo to jest krem pod oczy Anti-Aging Pro Collagen Advanced Eye Treatment. Jest to produkt wegański i wiem, że część z Was już właśnie miała z nim styczność. Ja jeszcze nie używałam tego produktu, bo jakoś tak mnie ominęło to. Chyba nie zamówiłam jednego boksa noworocznego, w którym właśnie to było. Także dajcie znać, jeżeli używaliście już tego kremu pod oczy, czy on się sprawdza i jak Wam się sprawdza. No i kolejny produkt to jest coś, co też mnie skłoniło do zakupu tego jaja, bo przyznam się Wam szczerze, że nie do końca byłam przekonana, bo tak pół na pół mi się te produkty podobają, ale zaraz do tego wrócimy. Jest to maska oczyszczająca z Omorowicza, czyli z węgierskiej marki, i jest to marka znana z wód termalnych, które są na Węgrzech po prostu tak powszechne, że jak tylko to się wszystko skończy, ta cała sytuacja, to zabieram starego do spa na Węgry. Słyszysz? Co? Powiedziałam, że zabieram cię do spa na Węgry, jak to się wszystko skończy. Mnie? Nie, sąsiada. Nice, że sąsiada, czy zrozumiałeś sarkazm? Do Węgrów, tam wino i ostre przyprawy, to mi lubi. Okej, dobra. Wraz ze zgoleniem brody też ujęło ci trochę rozumu. Cieszę się na to, że to jest maska oczyszczająca i to się bardzo wpisuje w taki ten wiosenny rytuał oczyszczenia skóry i przywrócenia jej takiego blasku na wiosnę, na lato. Natomiast może bardziej bym się cieszyła, gdyby to była maska jakaś taka właśnie rozjaśniająca z witaminą C na przykład. A właśnie, a propos witaminy C, to ta marka powstała we współpracy z noblistą, który odkrył witaminę C. Więc gdzie jest witamina C? Ja się pytam. No ale dobra. Wody termalne i minerały też tutaj jak najbardziej powinny pozytywnie zadziałać, także jestem mimo wszystko zadowolona. Ja z Omorowicza miałam na razie jeden produkt i to była mgiełka, taka tonizująca, no i bardzo szybko zeszła, naprawdę. Może dlatego, że też czasem prysnęłam staremu w ryj, bo miał suchą twarz, więc... I mgiełka była po prostu taka normalna. W każdym razie z maski się bardzo cieszę. I przechodzimy dalej. Dalej jest coś równie ekskluzywnego, bo mamy Christoph Robin. Taka pasta oczyszczająca do skóry głowy, bo Christoph Robin to jest fryzjer, który założył właśnie markę kosmetyków profesjonalnych do włosów, ale uwaga, kosmetyków naturalnych, bazujących na naturalnych składnikach, co jest w sumie ciekawe, bo zazwyczaj kosmetyki profesjonalne z salonów fryzjerskich przynajmniej mi się kojarzą z niezbyt dobrymi składami, są nafaszerowane silikonami i tym podobnymi, a ta marka właśnie jest oparta na naturalnych składnikach. Tutaj w składzie jest glinka rosol, jeżeli tak się to czyta, i ekstrakt z róży. I ogólnie to jest bardziej peeling mechaniczny i też może zastąpić szampon. Ma zwiększać objętość, oczywiście oczyszczać tą skórę głowy z zanieczyszczeń, czy tam z jakichś pozostałości, produktów do stylizacji włosów. Także jest to produkt naprawdę bardzo pomocny, jeżeli ktoś nigdy wcześniej nie miał styczności z peelingami do skóry głowy, bo każdemu się przyda raz na jakiś czas peeling skóry głowy. Ja niezbyt się lubię z takimi produktami z racji tego, że mam naprawdę bardzo delikatne włosy i mam wrażenie, że poprzez pocieranie z jakimiś tam drobinkami tych włosów jeszcze więcej wypada, a wiadomo, wiosna, wszyscy lniejemy. Ja jestem bardziej zwolennikiem peelingów enzymatycznych. Uwielbiam peeling enzymatyczny z Monrin. On jest, ma konsystencję wody i to jest w formie pipety. Po prostu to nakładamy na skórę głowy, wmasowujemy, czekamy 5-10-15 minut i potem normalnie zmywamy. Także jak najmniej jest pocierania. Także ja jestem zwolennikiem tego i to też kosztuje niedużo, bo 80 zł jak za 100 ml i taką wydajność to naprawdę jest niewiele. Ja się nad tym zastanowię, czy będę tego używała. W sumie mam już na wykończeniu ten Monrin i bardzo możliwe, że po prostu sprawdzę, wypróbuję, bo ja ze względu na swoje takie zalążki ujotokowego zapalenia skóry potrzebuję raz na jakiś tam krótszy czas dobrego peelingu, także sprawdzę to. Dwa ostatnie produkty chyba najmniej mi się spodobały ze wszystkich, które tutaj są, bo domyślam się, że nie będę ich używała po prostu, więc przejdziemy do pierwszego, to jest firma Balance Me. Ja też z kalendarza Beauty Expert miałam już jeden produkt z tej firmy,
To jest firma, która też specjalizuje się w bardziej naturalnych składach, natomiast jak sami zaznaczają, nie wszystkie ich produkty są w 100% naturalne, natomiast zazwyczaj zaznaczają na opakowaniach, w ilu procentach te produkty są naturalne. No i tutaj mamy olejek do twarzy, jest takie połączenie olejków właśnie do twarzy i to jest w 100% naturalny produkt, bo w sumie ciężko jest zepsuć produkt olejkowy, aby nie był naturalny. I mamy tutaj w składzie na pewno kamelię, jak dobrze pamiętam, też olej winogronowy, mnóstwo olejków, tak może to nazwijmy, mnóstwo olejków, także jest to po prostu taki typowy olejek do twarzy, natomiast jak jest zaznaczone, ma być to bardzo lekka, taka jedwabista formuła, więc jeżeli ktoś nie lubi ciężkich olejków, to myślę, że ten będzie idealny. Aczkolwiek nie używałam, tak zakładam, z opisu wynika tak. Więc olejek na twarz, tutaj w sumie bez szału. No i ostatnia rzecz, też w sumie bez szału ze względu na mój brak upodobania do produktów do włosów. Mianowicie jest to Aveda, taka odżywka bez spłukiwania do włosów, która ma chronić przed wysoką temperaturą. Myślałam na początku, że to będzie po prostu odżywka do włosów, bo ja miałam miniaturkę, tam chyba 20 ml właśnie odżywki z Avedy. Wyglądała identycznie, tylko była mała. I tam ta odżywka jakoś tak niespecjalnie mi zapadła w pamięć, także myślałam, że to jest to samo, tylko w większej pojemności, ale nie. To jest odżywka bez spłukiwania, 100 ml, więc w sumie chyba jeszcze gorzej, bo ja takich produktów w ogóle nie używam. Mam jeden produkt teraz z Christophe Robin właśnie, bez spłukiwania. Używam go tak raz na tydzień, można powiedzieć, więc tego tym bardziej nie będę używała. Jeżeli ktoś używa prostownicy, suszarki, tym podobnych sprzętów i chce ochronić swoje włosy przed wysoką temperaturą, a dodatkowo jeszcze je nawilżyć, no to myślę, że to będzie dobry produkt. Firma bazuje na naturalnych ekstraktach, wyciągach roślinnych, także myślę, że się sprawdził kogoś, kto lubi tego typu produkty. Boks jest zdecydowanie opłacalny, zważywszy na wartość zawartości, jaką tutaj dostajemy w stosunku do ceny, którą zapłaciliśmy, ze zniżką bądź bez. Tak czy siak się opłaca. Jeżeli ja mam wybrać produkty, które mnie skłoniły do zakupu tego boksa, to na pewno będzie, tak jak już mówiłam, to ta maseczka Zomorowicza, ten krem z Dr. Jart i tonik do twarzy. Tutaj jeżeli chodzi o krem pod oczy, to tak pół na pół, z racji tego, że ja mam sporo produktów pod oczy i nie jestem pewna, czy akurat tego Zelemis będę używała, bo słyszałam jakieś głosy, że nie jest jakiś taki cudotwórczy, może inne, które posiadam w swojej kolekcji zacznę w pierwszej kolejności, aniżeli ten, więc to jest taki produkt, który na ten moment nie jest mi potrzebny. No i te trzy tutaj, to tak jak mówiłam, po prostu nie są mi do szczęścia potrzebne. Z kolei wydajcie mi znać, co Wam w tym boksie się podobało, czy go kupiliście, czy nie, co ewentualnie z tego byście używali, no bo wiadomo, że każdy ma inne preferencje i co innego lubi. Ja już się z Wami żegnam, koniecznie dajcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście na początku, w trakcie, ewentualnie teraz. I nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, tak aby być na bieżąco z przyszłymi filmikami. Już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!